Serdecznie zapraszamy już po raz 22 na Jarmark Franciszkański w Opolu. Wiem, że bardzo wyczekiwany we wrześniu. Oczywiście bardzo dużo atrakcji, stoisk rzemieślniczych i wiele różnych koncertów, ale chciałabym również przypomnieć szczególnie Opolanom o pewnych utrudnieniach, które mogą nastąpić w organizacji ruchu, dlatego że tutaj ulica Piastowska przy ulicy Franciszkanów będzie wówczas wyłączona z ruchu. Jarmark jest imprezą, która promuje naszą duchowość franciszkańską i od pewnego czasu przyjęliśmy taką zasadę, że chcemy w czasie jarmarku promować jakąś taką nieznaną postać z naszej duchowości franciszkańskiej. Próbowaliśmy znaleźć jakąś postać franciszkańską z terenu diecezji i właściwie w związku z tym, że 11 czerwca odbyła się beatyfikacja we Wrocławiu sióstr męczenniczek II wojny światowej, które należały do zgromadzenia sióstr elżbietanek, a to zgromadzenie z kolei oparte jest na regule świętego Franciszka, postanowiliśmy w tym roku jak gdyby przedstawić te sylwetki, te postaci w czasie jarmarku i w czasie działań w kościele, w czasie niedzielnych mszy świętych, w czasie kazań i w czasie takich krótkich prezentacji, które dokonają siostry elżbietanki po mszach świętych, a także w niedzielę na scenie. Jeżeli chodzi o to, co przygotowaliśmy jako zakon, to tradycyjnie otwieramy na sobotę i na niedzielę furtę naszego klasztoru franciszkańskiego i od godziny 14 do godziny 17 będzie możliwość i w sobotę i w niedzielę zwiedzenia naszego kościoła, kaplicy piastowskiej, krypty, która skrywa doczesne szczątki Piastów opolskich, a także no, troszeczkę naszego domu, w którym mieszkamy i w którym żyjemy. Co pół godziny będzie wejście z profesjonalnym przewodnikiem, który o tym obiekcie naszym opowie. Przygotowaliśmy również smalec franciszkański, który będzie można zakupić w słoikach, a także zdegustować w postaci kanapek z ogórkiem, które będą rozprowadzane i w sobotę, i w niedzielę. Przygotowaliśmy pół tony krówek, które też będą rozprowadzane jako cegiełki na rzecz dalszych remontów naszego obiektu. Jak zawsze będzie kołacz śląski z serem, z makiem, ze śliwką, z jabłkiem oraz całą gamę i zestaw ziół, tak jak to było każdego roku, którymi będzie można zaopatrzyć się na stoisku przy furcie klasztornej. Także bardzo serdecznie zapraszamy na tę 22 już edycję Jarmarku Franciszkańskiego, który odbędzie się w dniach 17 i 18 września przy naszym klasztorze, w kościele i w klasztorze.